Witam Państwa w kolejnym wydaniu programu Interwencja, w którym tropimy codzienne absurdy i poruszamy sprawy istotne dla mieszkańców naszego miasta. W dzisiejszym wydaniu przypomnimy ważne kiedyś miejsce na mapie Gliwic, które w latach świetności cieszyło się popularnością wśród wszystkich warstw społecznych w naszym mieście. Zameczek Leśny, bo o nim mowa, złote lata ma niestety za sobą. Obecnie nieruchomość i przynależące do niej tereny stoją praktycznie niezagospodarowane. Zdaje się, że władze miasta, które od 2010 roku są właścicielem budynku, zupełnie o nim zapomniały. O odświeżenie pamięci i przypomnienie bogatej historii zameczku poprosiliśmy pasjonata historii Mariana Jabłońskiego. Obiekt jest w pewnym sensie obiektem kultowym dla miasta Gliwice. Zbudowany był ponad 100 lat temu, a historia jego związana jest z pierwszymi krokami handlowymi w Gliwicach. Działalność gospodarcza pewnego pana o nazwisku Eugen Kohn. On przyjechał z Dolnego Śląska do Gliwic, założył tutaj hurtownię piwa na ulicy Plebańskiej, gdzie posiadał również swoją pierwszą restaurację. Nie wiadomo dlaczego zdecydował się, aby zainwestować właśnie w tym parku, w tym lesie miejskim, bo to był las miejski wówczas. Tu nie było kompletnie nic, ten obszar był daleko poza miastem, nie było tutaj nic. Postanowił tu właśnie zbudować zameczek leśny, którego smętne ruiny widzimy za mną. Był przeznaczony dla różnej klienteli. Dla bogatszych, dla biedniejszych i dla tych, którzy w ogóle nie mieli pieniędzy. W pierwszym etapie swojego perelewskiego życia zameczek wykorzystywany był dla celów różnych zakładów pracy. Kiedy zameczek przejęła spółdzielnia spożywców z Połem, przyszedł nawet w pewien sposób złoty okres dla zameczku leśnego. Działająca tu przecież restauracja gościła wielu, wielu gliwiczan i nie tylko. W soboty, w niedzielę działał tu kabaret Czarny Kot, który miał swoją renomę w Gliwicach. Był to bardzo, bardzo porządny kabaret. Proszę nie mylić z dawnym określeniem kabareciarstwa. Program artystyczny kabaretu oparty był na artystach, którzy wywodzili się z operetki śląskiej, czyli dzisiejszego teatru muzycznego. Od powstania zameczku pod koniec XIX wieku budowla zmieniała właścicieli. Od 2006 roku, kiedy zamknięto prowadzoną tam dyskotekę Bravo, nic w sprawie nieruchomości praktycznie się nie zmieniło. Do tej pory nie udało się znaleźć chętnego, by się nią zająć. Czy mimo kiepskiego stanu, w jakim się znajduje, jest jeszcze szansa na to, by ją uratować? Do sprawy wrócimy w kolejnym wydaniu Interwencji. Przypominam, że jeśli chcą Państwo, żebyśmy zajęli się jakąś sprawą, wystarczy opisać ją w mailu i wysłać na nasz redakcyjny adres widoczny na ekranie. Do zobaczenia.